Witam Was, lwy. Przygotowałam czytanie dla singli. Przejdę od razu do czytania, do ogólnego czytania. I jeżeli ktoś jest zainteresowany prywatnym czytaniem, to zapraszam, można się kontaktować. Adres mojego maila jest oczywiście jak zawsze pod filmem. Kochane lwy, zacznę od tego, że ja śledzę też czytania innych tarocistów. I ciągle w Waszych czytaniach na kwiecień pojawia się szóstka mieczy, która u mnie akurat pojawiła się w tle. I to jest przede wszystkim wyjazd, tak? Ale to jest ruch, rozwój. I wychodzi, że kwiecień będzie czasem rozwoju intelektualnego, no bo miecze powietrza, no to oczywiście, że intelekt. Więc to jest miesiąc dla Waszego umysłu. I ja z tym, kochani, jak najbardziej się zgadzam. Mam takie odczucia i wnioski po rozłożeniu tych kart. I dodatkowo uważam, że to wszystko idzie w stronę przepięknej stabilizacji, przepiękny, świadomy rozwój u Was, lwy, postęp. Bo 9 denarów symbolizuje owoce, owoce ciężkiej pracy, tworzenie sobie przyjaznego środowiska i to dla Was ma ogromne znaczenie, aby osiągnąć komfort psychiczny, stabilizację, szczęście. No i to wszystko rzeczywiście jest na horyzoncie. No drogie lwy, widzę szansę na związek o solidnych podstawach. Oczywiście też może być dużo lwów, które wybrały samotność i jest im z tym dobrze, no bo 9 denarów też o tym mówi, ale jak najbardziej w tym pozytywnym aspekcie. Także istnieje silny wpływ, macie naprawdę bardzo silną energię. Chodzi o to, że wiele po prostu zależy od Was, na ile Wy będziecie usatysfakcjonowane z tego miesiąca i przyszłości. A wiele, kochani, może się wydarzyć. Bardzo optymistyczna perspektywa, która kolejny raz chce Wam pomóc i przekazać Wam, zmotywować do wiary w to, że miłość jest Wam wpisana. I teraz jest właściwy czas na podjęcie kroków, na wizualizację, na satysfakcję. I wiarę w to, że Wasze życie uczuciowe może rzeczywiście wiązać się z przeogromnym szczęściem. To są przecudowne karty. Mamy 9 denarów i mamy 10 denarów. To jest coś pewnego, szczęśliwego. Życie w szczęściu, miłości, docenianiu siebie nawzajem i naprawdę ważne w tym miesiącu są Wasze pragnienia i intencje, marzenia, cele. Także dobrze się zastanówcie, co chcielibyście, czego chcielibyście, zwłaszcza jeśli chodzi o to życie uczuciowe, ale nie tylko. No, ale oczywiście tutaj głównie jest to czytanie miłosne, takimi się zajmuję, ale w każdym aspekcie zastanówcie się, czego byście chcieli. Jeżeli ktoś ma zdolności artystyczne, to może nawet sobie to narysować. To jest właśnie taka energia wykreowania marzeń. Także pozytywne nastawienie i wiara w spełnienie marzeń to jest w tym momencie najważniejsze, bo mamy naprawdę silne energie sprzyjające na kwiecień. Więc słuchajcie, no tym samym stajecie się bardziej atrakcyjni i przyciąganie w taki sposób będzie silniejsze. Również to fizyczne przyciąganie, ale oczywiście przede wszystkim chodzi nam o przyciąganie energetyczne. Także dobra relacja z samym sobą wy, a jeśli szukacie miłości, no to właśnie teraz jest idealna pora przede wszystkim na działanie. Niech to zwlekanie i niepewność odejdzie już do przeszłości, a wszystkie odpowiedzi, słuchajcie, są zapisane w Waszym wnętrzu, więc działajcie i niezależnie od tego, na czym się teraz skupiacie, czy na pracy, czy na szukaniu drugiej połówki, na czymkolwiek, to spełnienie marzeń niezwykle ważne jest w tym rozkładzie i ma szansę się zamanifestować. Więc bądźcie aktywnymi poszukiwaczami tego, na czym Wam zależy. A pomoże Wam, kochani, szczerość, poczucie humoru, entuzjazm, bo paść buław jak najbardziej tutaj zachęca do poznawania nowych osób także, do zawierania nowych znajomości. Ale ta karta mówi w pierwszej kolejności spójrz na siebie, tak naturalnie, troskliwie i bez krytyki, tak?
Mamy kartę Kochaj najpierw siebie. Także spójrz na siebie z tą energią dziewiątki denarów. Bo im bardziej pokochacie to, kim jesteście, to tym większa oczywiście będzie umiejętność przyjmowania miłości od innych i bycia po prostu kochanym przez innych. I tu chodzi o zaufanie sobie, bo kto poza Wami ma wiedzieć lepiej, co jest dla Was dobre, co jest dla Was najlepsze? Także skupiamy się w tym miesiącu na własnym wnętrzu, tak żeby zrozumieć własne wzorce, jakimi chcemy się kierować. I pełna odpowiedzialność za przyciąganie. I pogodzenie się z tym, co było w przeszłości. Pogodzenie się z wszystkimi porażkami, z nieudanymi związkami z przeszłości. One nie są po to, by nas dobijać i zniechęcać do życia, wręcz przeciwnie. To są doświadczenia, które mają dodać siły, większej niezależności. Dla niektórych lekcją jest na przykład nauczenie się cierpliwości. I naprawdę pozwólcie sobie odejść temu, co bolesne, przetłaczające. Pozwólcie sobie odejść tym wszystkim wspomnieniom. Potraktujcie je jako lekcje. Zostawcie sobie tylko i wyłącznie lekcje, bo to jest dla Waszego dobra i to jest dla Waszego rozwoju. A miłość własna ma być przede wszystkim na pierwszym miejscu. Szczególnie jeśli potrzebujecie uleczenia, czy chcecie właśnie wejść w nową relację. Szanujcie siebie, bo jeśli nie uszanujecie siebie, to nigdy nie przyciągniecie właściwych ludzi do Waszego życia. Bo tak samo jak i przyjaźń, tak samo romantyczny związek powinny być oparte na obopólnym szacunku. To jest podstawa. A to, co Wam lwy przeszkadza, to jest brak swobody w tym momencie. Brak przestrzeni. Troszeczkę takie mentalne więzienie, sporo blokad. Więc to jest wyzwanie na ten miesiąc, żeby umysł nie zamykał się. Już zostawmy na razie serce, bo ja mam wrażenie, że to przyjdzie z czasem, żeby otworzyć serce, ale umysł też nie może być zblokowany. Lwy, wy macie tyle możliwości i to, co również bardzo przeszkadza, to troszeczkę jest jednak takie zbyt wyidealizowane wyobrażenie. To wszystko, co powiedziałam o wizualizacjach, jest jak najbardziej prawdą, ale tutaj też nie ma co przesadzać, bo gdy za daleko w to zabrniemy, rzeczywistość nigdy nie stanie się taka, jakbyśmy tego chcieli. Więc zachowajcie te granice rozsądku i realizmu, bo ciągłe bujanie w obłokach i życie marzeniem też nie jest dobre na dłuższą metę. To też jest pewnego rodzaju blokada właśnie, która uniemożliwia przede wszystkim nam życie tu. I teraz, tak jak na tej karcie świata. No bo z tym jest problem, z cieszeniem się tu i teraz. Tak jakbyście nie potrafili jednak zaakceptować właśnie świata, w którym dane jest Wam żyć. Przede wszystkim tutaj bratnia dusza, słuchajcie, jest na horyzoncie. Ktoś z trygonu powietrza. Kolejny raz pojawia się karta bliźniąt. Ale to może być inny znak. To może być waga, wodnik, tak? No, silny wpływ trygonu powietrza. Ja mam wrażenie, że to jest Wasza bratnia dusza. Dlatego, że połączenie trygonu powietrza z ogniem, no oczywiście, że idealne połączenie. I naprawdę warto zwracać uwagę na ten trygon powietrza. Zaraz Wam powiem, jakie to są osoby, jaka to jest osoba, która tutaj jest na horyzoncie. No, dlatego, że nie zawsze znamy znak zodiaku i przecież
Może się tak zdarzyć, że ktoś jest znakiem z trygonu ziemskiego czy wodnego, a jednak ma większy wpływ powietrza w swoim horoskopie. I przypominam Wam, kochani, ascendent, księżyc, Wenus, inne planety, które mają znaczenie, bo to nigdy nie jest tak, że w danym znaku mamy Słońce i będzie 100% przejawiać cechy dla tego znaku zodiaku. No nie. Tak nie jest, my jesteśmy mieszankami różnych znaków zodiaku. Wiadomo, że wpływ Słońca jest bardzo silny, ale innych planet również i nie są one bez znaczenia, więc trygon powietrzny, kochani, jest paźmieczy, to oczywiście mogą być bliźnięte, ale są to też wszystkie osoby urodzone zimą, czyli koziorożec, wodnik i ryby. Osoba o silnych zmysłach, u niej dominuje intelekt, osoba bardzo wnikliwa, bystra, ciekawska, no dosyć towarzyska, w końcu to jest karta bliźniąt, bliźnięta zawsze są towarzyskie. To jest ktoś uprzejmy, niezwykle otwarty, troszeczkę rozkojarzony, gadatliwy. No ktoś przede wszystkim towarzyski, otwarty i błyskotliwy. I kilka razy, kochani, przy tasowaniu wyleciała mi cesarzowa i mam wrażenie, że ona ma dla Was ogromne znaczenie. Dlatego ją wyciągnęłam. To jest uświadamianie sobie własnych działań. Troszeczkę zmęczenie życiem codziennym, pragnienie zmiany, dodatkowej inspiracji i postawienie sobie pytania, czego ja tak naprawdę pragnę. Czy nie robię czegoś na siłę? Czy to naprawdę jest zgodne z moimi pragnieniami? Czy ten twórczy pierwiastek, który jest we mnie, nie został stłumiony? Bo ja mam wrażenie, lwy, że tak. Że nie do końca akceptujecie siebie, a wszystko, co potrzebne do ziemi, jest tu i teraz. Przepraszam, bo już wybiegłam, jak to wodnik, wybiegłam do przodu. To wszystko, co potrzebne do życia, jest tutaj na ziemi. To wszystko, co potrzeba na ziemi. No nieźle, dobra. Także tak, cesarzowa o tym nam mówi, że to wszystko, co potrzebne do szczęścia, jest na wyciągnięcie ręki. Jest tu i teraz. No tylko co? Tylko zrozumienie tego. No zrozumiecie to dopiero wtedy, gdy zaczniecie żyć w zgodzie z samym sobą. I to jest całe sedno przesłania z tego rozkładu. Ja mam wrażenie, że walka już Was znużyła, także to jest czas teraz na spokój i na akceptację. To najpierw trzeba zrobić, dobra relacja z samym sobą, a potem no, ewentualnie otworzenie się na tą nową osobę, na poznanie tej nowej osoby. Być może już poznaliście, a być może dopiero poznacie, tak? Warto. Warto, dlatego że to może być Wasza bratnia dusza. I jest tu możliwość niezwykle łatwej i precyzyjnej komunikacji. Tylko najpierw określcie sobie, czego pragniecie, bo nikt za Was tego się nie dowie. I pomimo tego, że macie szansę na coś stabilnego, bo jest dziesiątka denarów z osobą niezwykle rozmowną, towarzyską, błyskotliwą, no to nie wystarczy, bo chociaż ta osoba ma takie zdolności wnikliwości, i tak dalej. No, ona się nie dowie tego za Was. Nie dowie się, co Wy od niej oczekujecie. To Wy macie to wiedzieć, więc określcie to i mówcie prosto w twarz, twarzą w twarz. Chodzi tutaj przede wszystkim o szczerość. I zobaczcie, karty dworskie, czyli te rozpoczynające karty Pazia, to jest przede wszystkim właśnie komunikacja. I tutaj karta anielska nam potwierdziła, że chodzi o komunikację. Chodzi o szczerość. Paź mieczy też jest prawdomówny.
I gdy zwierzysz się mu, on to zachowa do siebie przede wszystkim. Więc bardzo ważny, klarowny przekaz w tym miesiącu, jeżeli już zdecydujecie się na rozwijanie nowo poznanej znajomości. Żadnych niedopowiedzeń. Czysta, klarowna atmosfera, żeby żyć i działać dla wspólnego dobra, dla ogólnego dobra. Rozwój duchowy właśnie dzięki bratniej duszy. No niesamowita okazja przed Wami, słuchajcie. Bratnia dusza ma być najlepszym przyjacielem, ma być jak rodzina i może być partnerem. No czemu bym miała nie być? To wszystko, kochany lwie, przed Tobą, to do Ciebie zmierza. Więc naprawdę dobrze wykorzystaj tę energię, pracuj nad sobą, nad Twoimi cechami, które są dla Ciebie ważne i mają też uosabniać Twojego partnera. Na przykład, jeśli Ty masz świetne poczucie humoru, to Twoja bratnia dusza także, tak? I nad tym pracujemy, to rozwijamy. I pamiętajcie, że podobne zawsze przyciągnie podobne. To nie jest prawdą, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wiem, kto to wymyślił, bo to nie jest prawdą według praw wszechświata. To podobieństwa się przyciągają. I te pozytywne cechy, które będziecie rozwijać u siebie, mają właśnie przyciągać. A dziesiątka denarów jest bezpieczeństwem. Jest kartą rodziny także, więc tu jest no bardzo silny potencjał na tworzenie czegoś konkretnego i długoterminowego. Ja nie chcę tutaj mówić, że czegoś na całe życie, ale zastanawiam się, czy to nie jest jedna z najtrwalszych i najsolidniejszych energii w tarocie. Naprawdę myślę, że tak. To jest ziemia, to jest 10 dysków. Nie ma nic pewniejszego. Przepięknie. Jest to szansa na trwały i oparty na wzajemnym wsparciu i wartościach związek, także na założenie rodziny. I z tym Was, kochani, zostawiam. Wszystkiego najlepszego. Niech się spełnia.